czwartek, 7 czerwca, Katarzyna Kajstura. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. O znaczeniu uroczystości Bożego Ciała, o awansie żeńskiego zespołu RTP Unia do Ekstraligi oraz zaproszenie na kolejną wystawę psów rasowych. Boże Ciało, czyli Święto Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele Katolickim to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominali dziś Ostatnią Wieczerzę. W Polsce to święto obchodzi się zawsze 60 dni po Wielkanocy. Uroczystości te ustanowił papież Urban VIII w związku z licznymi cudami eucharystycznymi w Belgii i we Włoszech. Tuż przed śmiercią Chrystus Pan ustanowił sakrament Eucharystii. Zebrał swoich uczniów w Wieczerniku i Boże Ciało jest takim dziękczynieniem za ten wielki dar dla wszystkich ludzi. Jest także Eucharystia takim momentem wspólnoty ludzi wierzących i to widać właśnie w czasie procesji Bożego Ciała, gdy człowiek w tłumie, gdy jest mnóstwo ludzi, potrafi wspólnie się modlić, klękać na ulicy, przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast sam nieraz się tego wstydzi. Z tego wniosek, że religia nie jest sprawą prywatną, jak nam niektórzy usiłują wmówić, jest sprawą właśnie wspólnoty. Poza tym Eucharystia jest pokarmem, pokarmem dla duszy człowieka. Dzisiaj człowiek karmi się często używkami, alkoholem, narkotykami. Często stara się wyciągnąć wiele przyjemności z tego życia. Ale ten pokarm prowadzi prędzej czy później do smutku. Natomiast ten pokarm, który Chrystus nam dał samego siebie, jak wyraźnie powiedział, kto będzie spożywał moje ciało, ten będzie miał życie wieczne. A przecież każdy z nas pragnie istnieć wiecznie. Nikt sobie nie obraża własnej śmierci. I ta uroczystość właśnie Bożego Ciała jest wielkim świętem chrześcijańskim. Obchody święta wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią. Rolnicy, którzy w latach 2004-2006 zalesili swoje grunty, mogą składać wnioski o przyznanie premii zalesieniowej i pielęgnacyjnej. Na udane uprawy leśne założone na gruntach rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wypłacać corocznie premie zalesieniowe przez 20 lat. Jednocześnie agencja w okresie od 1 sierpnia do 30 września bieżącego roku planuje przyjmowanie wniosków od rolników na nowe zalesienie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ulicy Leśmiana 4 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 032 417 62 41. Najważniejszy mecz w tym roku dla Raciborskiego Towarzystwa Piłkarskiego Unia zakończył się zasłużoną, pewną wygraną. Awans do Ekstraligi, czyli szóstki najlepszych kobiecych zespołów w Polsce, wczoraj stał się faktem. Unitki pokonały Spartę Lubliniec 3-0. Pierwsze szanse na bramkę miały zawodniczki Sparty w 12 minucie. Od tego momentu raciborzanki zaczęły dokładniej rozgrywać piłkę i w 16 minucie Unitki wyszły na prowadzenie. Bramkę zdobyła Hanna Kąsek. Krótko po tej akcji nad stadionem w Rudach przeszła potężna burza, dlatego mecz został przerwany. Po wznowieniu gry w 23 minucie brutalnie sfaulowana została Hanna Kąsek. Zastąpiła ją Agnieszka Ruszkowska, która już w 34 minucie po dośrodkowaniu z lewej strony Izabeli Cicheckiej strzałem głową podwyższyła na 2-0. W drugiej połowie spotkania wyraźną przewagę posiadały Unitki.
Polski. W 67 minucie bramkarka Sparty obroniła strzał z dystansu Raciborzanki, ale wobec dobitki Patrycji Wiśniewskiej była już bezradna. Wynik 3-0 do końca meczu już się nie zmienił, mimo iż Raciborzanki dalej atakowały. Zespół RTP Unia po wspaniałym sezonie i po 20 zwycięstwach w pierwszej lidze zdobył historyczny awans do Ekstraligi. Wczorajszy mecz był ukoronowaniem pracy zawodniczek i trenerów. Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą. Źródłem infekcji może być kontakt ze zwierzętami futerkowymi takimi jak kot domowy, jedzenie surowego, niedogotowanego mięsa, a więc tatary, oraz choroba brudnych rąk, która jest najczęstszym przyczyną zainfekowania również. Jakie są następstwa? U kobiet, u których nastąpiła pierwotna infekcja, może być obumarcie płodu poprzez bardzo ciężkie powikłania z ośrodkowego układu nerwowego ze wszystkimi tymi konsekwencjami. Żeby temu zapobiec, kobieta musi być poddana badaniom immunologicznym w kierunku toksoplazmozy. Dlatego każda kobieta, u której rozpozna się ciążę, która sobie tę ciążę sama rozpozna, po pierwszym badaniu u ginekologa, u położnika, powinna zgłosić się do nas, do szpitala, na tego rodzaju badanie. Badanie polega na pobraniu paru mililitrów krwi, które poddaje się obróbce biochemicznej, immunologicznej i w oparciu o ten wynik następuje dalsza interpretacja co do dalszego postępowania z daną kobietą. Na mocy zawartej umowy między Zarządem Powiatu Raciborskiego a Szpitalem Rejonowym w styczniu bieżącego roku będzie możliwe zaproponowanie wszystkim kobietom ciężarnym w okresie od 19 lutego do 14 grudnia 2007 roku dwukrotne wykonanie badania w kierunku toksoplazmozy. Warunki graniczne to, że kobieta ciężarna jest mieszkanką powiatu raciborskiego oraz że będzie miała skierowanie od lekarza ginekologa. Pomyśl o zdrowiu Twojego dziecka i skorzystaj z możliwości badania w kierunku toksoplazmozy. Zgłoś się do laboratorium Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy Gamowskiej 3 w terminie od 19 lutego do 14 grudnia 2007 roku. Codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18. Pamiętaj o skierowaniu od specjalisty. Badania są bezpłatne. Cały program finansuje Powiat Raciborski. Serdecznie zapraszamy do naszego laboratorium. Starostwo powiatowe w Raciborzu prowadzi uzupełniający nabór na kursy językowe przeprowadzane w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy skierowane są do osób dorosłych pracujących. Zgłoszenia należy składać do 25 czerwca w referacie promocji, rozwoju i współpracy zagranicznej Starostwa Powiatowego przy ulicy Klasztornej. Informacji udziela Bartłomiej Rowiński pod numerem telefonu 032 418 1407. Kolejną wystawę psów rasowych organizuje w najbliższą niedzielę Raciborski Oddział Związku Kynologicznego. Chciałbym Państwa zaprosić na 13. Krajową Wystawę Psów Rasowych, która co roku już się odbywa jako wielka nasza impreza raciborska. Będzie oczywiście ta wystawa jak co roku na Stadionie Miejskim na Osiru, na ulicy Zamkowej. Wystawa zaczyna się o godzinie 10. W tym roku mamy również rekordową liczbę psów zgłoszonych. Jest to prawie 800 sztuk ze 150 kilku raz. Także będzie naprawdę co oglądać. Będziemy pokazywać oczywiście młodego prezentera, czyli dzieci, które starają się jak najlepiej prezentować z pieskiem. Będą później finały Besting Show. Będzie pokaz psów obronnych. Także naprawdę będzie wiele atrakcji. Będą stoiska handlowe i z karmami dla psów i z akcesoriami dla psów. Będzie można coś zjeść, coś wypić, także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze jak co roku. Także wszystkich zachęcam do odwiedzenia naszej wystawy. Już teraz zapraszam Państwa na filmowe zapowiedzi kin i na informacje o pogodzie na jutro.
W dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich były to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę.